Cześć, z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei, a ty oglądasz i słuchasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. A dzisiaj będziemy zmieniać się zdecydowanie na lepsze, bo będziemy mówili o bardzo trudnym temacie, jakim jest ile można wypić alkoholu, żeby to wszystko było normalne, żeby się w ogóle nie uszkodzić. Ile to jest zdrowa ilość alkoholu? Czy istnieje coś takiego jak odpowiedzialne picie? No i jak działa alkohol na nasz mózg? I dlaczego tak źle? <noise> dlaczego w ogóle tak wszystko źle wygląda? I dlaczego... Picie alkoholu może zniszczyć życie innych dookoła, nie tylko swoje własne. No i dlaczego tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma wysoko funkcjonujący alkoholizm? O, ja coś czuję, że dzisiaj ten podcast podkurzy wiele osób i, i zirytuje, i dotknie taki miękki punkt i będzie sporo takich komentarzy na dole, gdzie jest bullshit gówno, prawda, bo ja tam sobie piję i prawda wszystko jest super i mam wszystko pod kontrolą. Może masz, może nie masz. Zobaczymy dzisiaj. A, i jeszcze, jak odwlekasz rzucenie picia, to może powinieneś pożegnać tą prokrastynację. Może powinieneś pożegnać się nie tylko z alkoholem, ale pożegnać się z chronicznym odwlekaniem, które też jest bardzo kłopotliwym nawykiem. Przygotowałem kurs, napisałem książkę, jest grupa mastermind. Pakiety z atrakcyjnymi cenami y, czasowo obniżonymi znajdują się w opicie. No to co, lecimy. Ok, więc dzisiejszy podcast jest podzielony na dwie części. W pierwszej będę mówił o takich życiowych, rozwojowych skutkach picia alkoholu, o tym jak on wpływa na ciebie, na twoją rodzinę i odpowiem na najważniejsze pytanie i od razu od tego zacznę, rzucę śmiałą tezę: ile to jest bezpieczna ilość alkoholu? Ile możesz wypić, żeby było wszystko normalnie? Ile to jest normalna ilość alkoholu? Żadna. Zero. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. Z punktu widzenia biologicznego alkohol jest trucizną i nie ma co do tego żadnej dyskusji. Nie ma nawet półcieni. Niczego. Po prostu. To jest bardzo śmiała teza. Dla wielu. Dla wielu kontrowersyjna. Wielu z was poczuje wzburzenie i zaraz powiem, co możecie chcieć mi napisać tutaj w komentarzach. Ale prawda jest niestety smutna taka i tu naprawdę nauka nie dostarcza nie, żadnych pozytywnych wskazań dotyczących konsumpcji alkoholu. I wielu z Was może teraz chcieć skakiwać na klawiaturze i pisać: A, guzik, prawda? E, moja babcia piła sobie koniaczek do, do spania i dożyła 100 lat. E, może dożyłaby 110, właśnie tak działają anegdoty. Każdy z nas ma inne doświadczenia z alkoholem, różne doświadczenia z alkoholem. Dużo z nas ma ok, pozytywne doświadczenia z alkoholem, społeczne doświadczenia z alkoholem ale nijak się to ma do problemu alkoholizmu i do normalizacji alkoholu, no i do biologii z stojącej za alkoholem. Więc podcast jest podzielony na dwie części. W pierwszej będę mówił właśnie o tych takich życiowych, rozwojowych elementach, jak zidentyfikować u siebie, kiedy stwierdzić, że mam realny problem z alkoholizmem, mam tendencję do, do alkoholizmu, tak życiowo, praktycznie. I biologicznie sobie pomówimy. To jest druga część podcastu, gdzie pomówimy sobie, jak w ogóle działa alkohol na nasz mózg, dlaczego jest szkodliwy. Okay? A wszystko to zaczęło się od, zostało zapoczątkowane przez aktywista, Janka Śpiewaka, z którym nie zgadzam się w wielu kwestiach, ale akurat w tej zgadzam się bardzo, bo zwrócił on uwagę na to, że wielu influencerów reklamuje sobie bez troski alkohol, korelując alkohol z zabawą, z miłym otoczeniem, a przy okazji Huberman, podcast Hubermana, który słucham dość regularnie, też wypuścił odcinek o alkoholu, wszystko się jakoś tak zwarło. No i ja też mam pewne doświadczenia alkoholowe, w ogóle mam pewne tendencje do bycia alkoholikiem, które w sobie odkryłem, tak, jest to przyznanie, przyznanie się do pewnej rzeczy, ale powiem w jakim kontekście, w jakim kontekście Ty też możesz rozpoznać u siebie pewne tendencje do tego, że masz predyspozycję do zostania alkoholikiem do problemu alkoholowego. Hmm. Natomiast zacznijmy w takim razie od pierwszej rzeczy, czyli od takiej normalizacji alkoholu, a w zasadzie od, odpowiedzi na pytanie, ile to jest normalna ilość alkoholu. Czy w ogóle są jakieś sygnały, ilości ostrzegawcze, kiedy mówimy o tak zwanym wysoko funkcjonującym alkoholizmie, czyli alkoholiku, który funkcjonuje na co dzień normalnie, ale jest, już ma już problem alkoholowy, który jest taki kroczący powolutku za nim. No więc mamy trzy takie perspektywy. Pierwsza z nich to jest metodyczno-terapeutyczna, druga to jest kulturowa, trzecia to jest biologiczna. Więc pierwsza ta metodyczno-terapeutyczna, którą możecie poznać choćby uczęszczając na zajęcia antyalkoholowe, czy anonimowych alkoholików do Błękitnego Krzyża, czy do innych organizacji, gdzie dowiecie się, że masz problem, kiedy pijesz minimum dwa razy dziennie, ilości minimum około sześciu, ośmiu piw w okolicy. Czyli pijesz sobie w weekendzik co weekendzik i już masz problem I teraz skąd to się bierze ktoś może być naprawdę bullshit, no, ja się relaksuję ciężko pracuję mam prawo sobie wypić tak, no. tak tak właśnie masz ugruntowany alkohol w swoim życiu natomiast taka normalizacja alkoholu i takie umocowanie że alkohol jest jakimś tam weekendowym sposobem na odprężenie nagrodą za ciężką pracę jakimś opowetowaniem sobie tygodniowych wysiłków koreluje alkohol z przyjemnością u ciebie, sprawia, że ten problem może się pogłębiać na urlopy, wakacje, na naprawdę szerszy, szerszy okres w Twoim życiu. Natomiast problem polega na tym, że to jest ściśle skorelowane z biologią. Dlatego właśnie mówi się już o tak i takich ilościach, które są u nas uznawane za relatywnie niewielkie no bo to nie jest naprawdę dużo alkoholu, jakby na to spojrzeć, ale jeśli on jest regularnie, to masz kroczący powolutku problem, który może ci wybuchnąć w rękach. To może być już mm, wysoko funkcjonujący alkoholizm. Bo alkohol właśnie wtedy szybko staje się remedium na stres, na tego typu rzeczy. Więc ta Presja, bo to, to się ściśle wiąże właśnie z normalizacją kulturową. I ta normalizacja kulturowa, no więc zacznijmy od takiej najbardziej oczywistej, co w hollywoodzkim kinie bohater po tym, jak doznanie zawodu, zawodu miłosnego, coś się stanie złego, ktoś umrze, jest jakieś takie przejście w filmie. Co, co się dzieje? No Idzie do baru. Zamawia sobie whisky, zamawia sobie piwo i ma taką terapeutyczną, oczyszczającą rozmowę z przyjacielem albo z barmanem, na jakąś taką refleksję, jest jakiś taki pomost łączący, prawda? bohatera przed dramatu i po dramacie, że on dochodzi do jakichś wniosków, no i po tym barze, prawda, wychodzi i, 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 i prawda jest innym człowiekiem. Nawet w głupim Spider-Manie była scena w barze i w, w film, filmach dla nastolatków. Jakby normalizuje się to, że facet, który doznał kryzysu, pije. W drugą stronę wszystkie Ali McBealy i tak dalej, kobiety, które prawda, po zawodzie miłosnym chleją Wińsko, prawda na weekend. No, jest to podane w sposób humorystyczny, w wielkim dzbanie, prawda, piją sobie wino, relaksują się prawda, strudzone matki, czy też strudzone, strudzone prawda, korpo pracowniczki, zmęczone życiem, piją sobie w weekend wino dla relaksu. No To wszystko ma silne umocowanie w kulturze. Tak to jest skorelowane, że alkohol służy do relaksu i do rozrywki. Normalizacja alkoholu, ja wychowałem się w latach 90. i na początku 2000 w szkole. To był absolutny dramat. To były wyścigi chłopaków, kto bardziej się sponiewierał, kto, kto był większym kozakiem. Wymienianie dosłownie precyzyjnie każdej ilości, co do, co do puszeczki, co do, co do jednego piwa, co do jednej, jednego drinka ile kto wypił, kto się bardziej sponiewierał i kto był większym kozakiem, jak się sponiewierał. I ci więksi kozacy niestety mają większą tendencję w życiu do, do zostania alkoholikiem. I teraz yy, no. Zaburzenie alkoholowe i choroba alkoholowa działa tak, że ty masz grono jakichś swoich znajomych, którzy właśnie fajnie się bawią, idą, się napić w weekend i tak dalej. I masz w tym, w tym całym gronie jednego, który się bardziej stacza. Tego przekozaka, który trochę zaczyna przeginać, ma trochę więcej problemów w życiu, trochę gorzej sobie radzi, no ale to nie jesteś ty. Ty pisz odpowiedzialnie. Tak tłumaczy sobie każdy człowiek, który nie wpadł głęboko w chorobę alkoholową. Tak sobie to tłumaczy każdy wysoko funkcjonujący alkoholik, bo Alkoholicy mają tą kulturową, taką bardzo silnie zaszytą, bardzo silnie zaszyte wyparcie, że ja nie mam problemu, że ja mam nad tym kontrolę. No nie masz, właśnie. Na terapiach antyalkoholowych i wszyscy aktywiści, którzy byli alkoholikami, przeszli terapię wielokrotnie i teraz są aktywistami, promują trzeźwy tryb życia, mówią wprost: alkoholik kłamie jak nikt inny. Potrafi kłamać, okłamie siebie. No, siebie okłamać akurat jest najłatwiej, ale okłamie żonę, dziecko, rodzinę, męża, yy, no, wszystkich najbliższych. Okłamie. Mówi, że nie pije, no ale coś tam drinknął, ale nie pije, ale drinknął coś tam. No i to, yy, to się wszystko toczy, ta, 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 ta cała maskarada, którą alkoholik, zwłaszcza wysoko funkcjonujący alkoholik, robi, ale z czasem coraz trudniej ukrywać pewne rzeczy, z czasem coraz trudniej. Wychodzi z pewnych ciągów. Dlaczego się te ciągi dzieją? No właśnie z tego trybu biologicznego, o którym wspomnę później. Natomiast są takie domostwa, być może się z czymś takim spotkali, że facet mówi, no, że tam piwo to nawet nie jest alkohol, że piwo to jest tak po prostu sobie pijesz piwo, to, to w ogóle nie spicie. To, to piwko to nie spicie. No, to jest ten sam, to jest taki sam alkohol, tak samo metabolizowany, jak. jak jak alkohol zawarty w wódce, czy w jakimś mocniejszym winie. Więc ta normalizacja alkoholu w kulturze, to jest właśnie ta pretensja Janka Śpiewaka do, do influencerów, ja też, też mi to nie gra. Też mi to nie gra, jest taka influencerka Margaret, ona jest piosenkarką, i ona gdzieś tam miała jakiś wywiad o tym, jaką miała traumatyczną przeszłość z alkoholem, doświadczenie w rodzinie, a to dup, prawda, w jakiejś reklamie alkoholu, gdzieś tam sobie pozycjonuje ten alkohol bo firmy alkoholowe dobrze płacą, bo alkohol jest. Promocja alkoholu w Polsce jest zakazana, zakazane jest reklamowanie bezpośrednio napojów alkoholowych, a więc influencerzy wzięli się na to, że sobie go pozycjonują, prawda wokół siebie są nieźle opłacani. Naprawdę wartości proponowane przez marki reklamowe są dwóch, trzy, czterokrotnie nawet większe od, od, od innych marek, przez co jest to dla nich bardzo kuszące, żeby się spozycjonować, że to jest super moment, żeby napić się, Martini, żeby super moment, żeby. Okej, okay. i jakby tu znowu gdzieś przekraczamy taką granicę, gdzie zaczyna się inkwizycja, gdzie zaczyna się ocenianie, a gdzie zaczyna się zdrowa, odpowiedzialna ocena, że mogę się napić przy grillu piwka i tyle. Ty musisz sobie to ocenić. Ja tego nie ocenię, ja nie, nie, nie żyję, nie, nie wskażę palcem, że ty Marcin, ty Kasia, yy, prawda, pijesz, ja nie wskażę na ciebie palcem. Natomiast zwróć też uwagę, że poza tym, że ty sam oceniasz, czy to jest jeszcze dobre, czy jest niedobre, że zrobisz sobie krzywdę, czy nie robisz sobie krzywdy, są pewne obiektywne standardy i teraz tym trzecim standardem, trzecią perspektywą, bo ta metodyczna, terapeutyczna jest dość wyraźna, jest fajnie określona, dwa dni, trzy, cztery piwa i już zaczyna, już widzimy, że mamy problem, dwa dni w tygodniu. Kulturowa jest ogólnie szeroka, gdzie nie wyobrażasz sobie po prostu dobrej zabawy bez alkoholu, nie wyobrażasz sobie urodzin, imienin i tak dalej, jeszcze o tym wspomnę później, ale jest ta trzecia perspektywa, jest biologiczna. I w biologicznej perspektywie, o której wspomnę jeszcze bardziej, na, rozwinę ją mocniej na samym końcu, nie ma zdrowej ilości alkoholu. Nie ma. Nie ma. Koniec kropka. Alkohol jest trucizną, nie ma pozytywnych skutków, nauka jest tutaj bezlitosna, jest bardzo dobrze przebadany proces alkoholowy. Mm, nie ma tu dobrych informacji, alkohol nie, ma, nie niesie ze sobą żadnych wartości odżywczych, co więcej uszkadza organizm i uszkadza mózg na wielu różnych poziomach, co więcej nawet drobne, małe ilości alkoholu, co zostało dowiedzione bardzo obszernymi badaniami, które zresztą linkuję tam, e, linkuję w opisie. Więc tak, ktoś znowu powie, a, głupota, bo w diecie śródziemnomorskiej, e, prawda, ludzie dożywają 80-90 setki lat i piją sobie, prawda, winko, albo właśnie o tym koniaczku, babci z, z koniaczkiem wspomniałem, albo. Ktoś powie, że tam w gazecie wyczytał, że czerwone wino leczy raka. No ja w innej gazecie przeczytałem, że czerwone wino powoduje raka. Nie. Sam alkohol, sam alkohol jest trucizną. Być może jakby w diecie śródziemnomorskiej nie było tego wina, tylko byłoby soczek, no to może byłoby jeszcze lepiej, że jeszcze dłużej by ci ludzie żyli. No niestety, tego się nie oszuka, tego się nie obejdzie. Nie ma jakiegoś haku. Nie ma jakiejś metody hakowania tego wszystkiego, obejścia, jakiegoś tajnego przejścia, skrótu, który jest. Nie, nie, alkohol niestety ma tą bardzo charakterystyczną właściwość, że jest rozpuszczalny w tłuszczu i w wodzie, przez co on dostaje się, jak z biologii pamiętacie, komórka ma tą yy, osłonkę swoją, barierę. Ona jest właśnie tłuszczowa i alkohol przenika do każdej jednej komórki w organizmie i ją po prostu niszczy. W jakiś sposób, na końcu, yy, trochę dalej, wspomnę w drugiej części. Więc. To są takie kryteria bazowe. Natomiast jakie są skutki alkoholu? No, myślę, że trochę osób. Zacznijmy od tego, że w Polsce około milion osób jest uznanych, uznawanych, że ma bardzo wyraźny problem alkoholowy, chorobę alkoholową, jest z alkoholikami. Około 3 milionów uważa się dorosłych, że ma wysoko funkcjonujący alkoholizm. I również około 3 milionów Domowników tych osób chorych na alkoholizm doświadcza bezpośrednio skutków alkoholizmu. I teraz jaki to ma wpływ na domowników, no, mówi się o osobach współuzależnionych, czyli osobach, które wytwarzają sobie bardzo specyficzne sposoby postępowania, żeby omijać problemy, jakie alkohol wytwarza. O problemach jeszcze powiem, natomiast współuzależnieni niestety bardzo mocno cierpią. Alkohol niszczy, po prostu, niszczy. Niszczy rodziny, niszczy stabilność rodzin, stabilność takiego życia, bo niszczy ludzi, ich, ich dotkniętym, ale w szczególności dotyka dzieci. I dzieci, no tutaj nie da się obejść bez, bez oceniania, ale dzieci są zranione na całe, na całe życie. Dzieci, które są wychowywane w poczuciu opuszczenia w poczuciu alienacji, w poczuciu tego, że ktoś obcy się nim wychowuje. W przemocowym środowisku alkohol bardzo często jest też skorelowany z pewną, werbalną czy nawet fizyczną przemocą, z niedbaniem o uczucia dziecka, niedbaniem o jego potrzeby, obojętnością wobec dziecka. Dziecko wytwarza w sobie takie poczucie winy i wstydu. Za rodzica. Myślę, że każdy, kto doświadczył w domu swoim alkoholizmu, czuje wstyd. Ma w sobie głębokie zaszyty. Wstyd, kiedy rodzic pijany pojawiał się wśród znajomych publicznie, to był wstyd, bo to nie jest mój rodzic, to jest ktoś obcy, to jest jakiś. Ten wstyd jest bardzo ciężki, ta stygma jest bardzo ciężka do wyzbycia się w życiu dorosłym. Ma problemy z zaufaniem komukolwiek, bo nie ufa ani sobie, ani... a w szczególności dorosłym. Nie ufa swoim rodzicom. No i ma też syndrom ofiary. Syndrom ofiary przejawia się w tym, że w jakby zdrowy, niezaburzony sposób radzenia sobie z problemami polega na tym, że jak jesteś dorosły, coś nie wyjdzie. Nie wiem, rzuci ci dziewczyna, rozstaniesz się, studiać nie pójdą, w pracy ci coś nie idzie i tak dalej. No to masz ten etap, przeżywasz to, jest źle, jest kryzys, ale zbierasz się w garść, masz jakąś refleksję na ten temat, uczysz się na błędach, wyciągasz jakieś wnioski na swój temat, czy wyciągasz wnioski na temat tego, co się wydarzyło, korygujesz pewne zachowania, no to jest esencja tego, co robimy tu na kanale, no po prostu stajemy się kroczek po kroczku lepszymi, uczymy się na swoich, na czyichś błędach, no generalnie dokonujemy jakiejś trafnej obserwacji, staramy się następnym razem nie powtórzyć drugi raz tego błędu, nie, 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 nie wstępywać dwa razy w tą samą, to, to samą kupę, no nie? I osoba, która ma syndrom ofiary, e, ma taką włóczoną beznadzieję. To znaczy, dorosłe dzieci alkoholików, choć jest to bardzo mgliste pojęcie, to, to on całkiem nieźle zbiera w kupę te, te wszystkie charakterystyczne cechy, które za e, zaburzonym alkoholowym domem idą. One mają m, takie coś, że dorosłe dzieci alkoholików wiedzą, że są skrzywdzone. One często mają żal do rodziców, że, że rodzice je skrzywdzili, ale mają bardzo wysoki poziom samoświadomości tego, że zostały skrzywdzone. Przeżywają tą krzywdę. Ta krzywda siedzi w nich i, i wiedzą, że, zostały, że mają utrudniony start i wiedzą, że mają y, u, utrudnione absolutnie wszystko w życiu. No i teraz, w momencie, gdy one trafiają na jakiś problem bardzo poważny, coś się stało, rozstanie, właśnie studia, praca, coś nie poszło, nagle się coś wysypuje. No, to ta osoba może stwierdzić, no, ale to wszystko przez to, że rodzice mnie zepsuli. A ja skoro mi rodzice zepsuli, to jestem nie do naprawy, więc sobie posiedzę i nic nie zmienię w swoim życiu. To jest syndrom ofiary, to jest tkwienie w miejscu, to jest bardzo kłopotliwe sposób myślenia, sposób takich negatywnych przekonań na swój temat, do wyzbycia się, ale niestety uporczywie utrudniający po prostu normalne funkcjonowanie i normalne życie. I teraz taki mały apel. I ja tu nie mogę się obejść. Bez oceniania i bez, bez emocji. Jeśli jesteś rodzicami mm, i pijesz, i wydaje ci się, że, że, że przy wychowaniu jedno piwko, czy tam w czasie, gdy nie wiem, żona zajmuje się, albo na odwrót, mąż zajmuje się dzieckiem i sobie po prostu południami pijesz, to pomyśl sobie, że za parę lat to może się pogłębić, a pogłębi się to w taki sposób, w jaki za chwilę będę mówił w części biologicznej to ty robisz temu dziecku krzywdę tylko dlatego, że, że nie potrafisz odkleić, brzydko mówiąc, pyska od, od harnasia. No nie potrafisz się odkleić od czteropaka, no nie? Nie potrafisz sobie zorganizować urodzin dziecka, nie potrafisz przeżyć imienin ciotki bez, bez tego, żeby napić się, zamiast, zamiast whisky po prostu napić samej coli. No nie potrafisz tego zrobić. Rujnujesz, dosłownie rujnujesz życie swoich dzieci. I teraz pomyśl sobie, jeśli pijesz i, i słuchasz mnie, i jeśli identyfikujesz, i drażni Cię to, co mówi, i dotyka takiej, takiego czułego, bo wie, wiele osób przypuszcza, że w komentarzach napisze mi: Bullshit, guzik prawda, ja sobie piję, jest super, wszystko zarobiście, panuje nad tym i tak dalej. No wy jesteście kozakami w takich komentarzach do czasu, do, do, do momentu. Niestety choroba alkoholowa jest bezlitosna. Alkohol bezlitośnie działa na psychikę i uzależnia. Natomiast cały jak polega na tym, że wyobraźcie sobie, jak, jak wy byliście dziećmi, jak wy to przeżywaliście, jak, co wy odczuwaliście. Niech Wam uruchomią się te neurony lustrzane i zobaczcie zobaczycie cierpienie innych w sobie i na odwrót, jakie wy cierpienie możecie spowodować czymś takim. To jest niestety. Już pomijam te wszystkie aspekty, typu prowadzenie po pijaku i tak dalej. To jest, to jest absolutnie skandaliczne. I takie sytuacje jak na przykład ta Kozidra, która jechała po pijaku i dostała jakąś śmieszną karę, to, to jest w ogóle masakra. I karanie y, alko kierowców alkoholików, wysyłanie ich na przymusową terapię alkoholową, tylko po to, żeby uniknęli odsiadki, to jest kpina, bo alkoholicy świetnie kłamią. Po prostu świetnie kłamią. I, to jest problem tak wielowymiarowy, w szczególności w kulturze picia, jak tylko się da. A, a co gorsze, my pijemy więcej niż za komuny. Badania są bezlitosne też pod tym, pod tym kątem. Więc jeśli pijesz i masz dzieci, to... to to niestety jest, jest na odwrót, tak, tak w tym memie, jak, jak Ricky, prawda? Spał w różę i mówił, że prawda. Yy, wiele osób mówi, że nie można pić, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można pić, tylko trzeba wstawać, na tym polega odpowiedzialność. Wszyscy się z tego śmieją. To jest dość no, oczywiście jest to dość cipne, yy, Serial jest, jest patologiczny, ale jest to też pewna żartobliwa normalizacja alkoholu w pewien sposób, mimo wszystko. Mimo wszystko. I. To nie jest do końca w porządku. Jakby, jakby musicie mieć z tyłu głowy to, że, że konsekwencją takich małych kroczków, małych, drobnych rzeczy, co mi zaszkodzi, że sobie pójdę, pójdę napić się do parku i napiję się piwko, no prawdopodobnie nic, to ty musisz ocenić. Ale oprócz Twojej oceny zwróć uwagę, że są pewne symptomy i przejdę właśnie do tych symptomów. I to jest to, jest to zawsze, że masz takie pojęcie, że zawsze jest okazja, żeby się napić. Czyli nieważne urodziny, Imieniny, Chrzciny. W, w, w Twojej rodzinie ktoś się urodził chrzciny, wódka, narodzinnych wódka. Y, y, komun, pierwsza Komunia Święta Wódka, wesele wódka. Zawsze, w, zawsze jest po prostu okazja, okazja do wody, albo do jakiegoś picia, albo do jakiejś piwka, okazja społeczna y, spotkanie y, jest dobrą. Y, dobrym pretekstem do tego, żeby prawda, kupić sobie czteropaczka, czy, czy dwa czteropaczki, prawda? Żona pokręci nosem, no ale jest okazja, no to kupię i, i mam już okazję, żeby się napić. A mogło się obejść bez picia. Ja się tego oduczyłem. Ja niestety jestem osobą, która ma pewne tendencje do, do zostania alkoholikiem. Zaraz o nich będę mówił, precyzyjnych już, biologicznych i tak dalej, uwarunkowań. Natomiast. Cały polega na tym, że mając tych 15-16 lat, odkryłem gry, papierowe gry fabularne, rpegi. I e, nie wiedziałem, że tak fantastycznie można się wcześniej ba bawić ze znajomymi bez żadnego alkoholu, po prostu opowiadając sobie historię. Później jeszcze odkryłem, założyliśmy w bielsku Klub Fantastyki, odkryłem gry planszowe. I również fantastycznie się bawiłem. I w wieku tam 17, 18, 19 lat wyjeżdżałem w góry z grami planszowymi, bez żadnego alkoholu, do chatek studenckich. I bawiliśmy się naprawdę rewelacyjnie, bawiliśmy się 100 razy lepiej niż, niż na imprezach z alkoholem. I zwróćcie uwagę, ja zostałem wychowany w kulturze alkoholowej, a ja się musiałem tego oduczyć. Dosłownie musiałem się tego oduczyć i nauczyć się czegoś innego. I wiem, że się da. I to nie jest wcale takie skomplikowane, jeśli ma się sprzyjające otoczenie. I teraz musisz zwrócić uwagę: popatrz się, jeśli każda Twoja okazja jest dobra do alkoholu i masz otoczenie sprzyjające temu, to za chwilę jeden, drugi, trzeci z Twojego otoczenia będzie się coraz bardziej staczał. Może masz 20, 20 parę lat, jest wszystko ok, ale będziesz miał 40-40 parę lat, te same wzorce ci zostaną, a za sobą masz 20 lat regularnego chlania. Weekend w weekend, okej, okay. nie jakoś strasznie często, ale to powoduje pewne skutki. Plastyczność naszego mózgu sprawia, że długotrwałe, y, długotrwała y, napór pewien na mózg, pewne doświadczenia, które wpływają na mózg, ten mózg te trwale zmieniają, y, zmieniają pewien sposób postępowania, więc ty się musisz tego oduczyć, jeśli, jeśli jesteś tak. Tak masz to skorelowane, że alkohol to jest odpoczynek, to jest dobra zabawa. Można się tego oduczyć, ale sygnałem ostrzegawczym jest, że masz zawsze tą dobrą okazję do tego, żeby się napić. I te memy, a propos normalizacji jeszcze kultury, kojarzą mi się przecież memy rodzicielskie, jest ich całkiem sporo, że prawda, ojciec roku to jest ten ojciec, co na taśmie w sklepie kładzie. Prawda dwie, dwie flaszki, albo jakąś tam wielką whisky i jajko niespodziankę. No, no, ojciec z roku wspaniale. I wszyscy ha, ha i śmieją się. To jest dowcip. Okej, okay. Rozumiem ten dowcip. Jest to żartobliwe. żartobliwe że jest to w słowie ojciec roku, ale są ludzie, którzy tak po prostu robią. Bez małpki, bez gonięcia, nie, nie dają sobie rady. Ja mieszkam teraz w domu. Za moim domem, zaraz za drzewem jest, yy, zaraz za płotem jest duże drzewo. I za tym drzewem, po prostu ludzie schodząc do roboty i z roboty, a po drodze gdzieś tam jest żabka jeszcze, po prostu walą sobie browary albo walą sobie małpki za tym drzewem. I jest tam syf, chlew straszny, i ci ludzie chodzą, muszą się napić. No właśnie dlaczego? I taki jeszcze jeden sygnał, bardzo silny, taki kulturowy, ostrzegawczy, że masz poważny problem, poza poprzednimi kryteriami, które wspomniałem, pracujesz po pijaku, bądź opiekujesz się kimś z rodziny po pijaku. To jest sygnał, że za chwilę w twoim życiu zaczną się bardzo poważne problemy i musisz udać się po pomoc. Gorąco ci polecam, bo Błękitny Krzyż jest w prawie każdym dużym mieście. No, to są bezpłatne, udzielają bezpłatnej pomocy. W bodzinnym krzyżu, jak i w innych centrach antyalkoholowych, polecam Ci naprawdę zrobić coś z tym, bo jeśli pracujesz i pijesz, to pomijając już czyste BHP i zagrożenie zdrowia życia swojego w pracy, no bo jeszcze czy opiekowanie się właśnie dziećmi po pijaku, czy w ogóle prowadzenie po pijaku, po prostu to jest już sygnał, że nie możesz bez alkoholu funkcjonować. To jest niestety bardzo źle. Chodźmy do drugiej części podcastu. Co alkohol robi z twoim ciałem i mózgiem? Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Nie ma zdrowej ilości alkoholu dla Twojego mózgu. Koniec kropka. Dla organizmu też? A dla Twojego mózgu w szczególności. Nie ma. Nawet jedno piwo dziennie bądź ekwiwalent w weekend, czy na przykład pięć piwek w weekend, powoduje neurodegenerację obszarów mózgu, tych frontowych, tej, tego najbardziej zaawansowanej części mózgu, która odpowiada choćby za Planowanie, za logiczne myślenie, za yy, wspomnienia, za pamięć i co najważniejsze, i o czym będę wspominał, za regulację emocji. A konkretnie za impulsywność. Dosłownie alkohol, długotrwały, w szczególności długotrwałe użytkowanie alkoholu, rozregulowuje ci ten obszar odpowiedzialny za impulsywność. Co więcej, wpływ biochemiczny. Y, neurodegeneracyjny i biochemiczny na organizm, ma również w nadnerczach, w jelitach, no w wątrobie, zaraz o wątrobie jeszcze powiem, ale rozregulowuje również cykl hormonalny y, y, kortyzolu i adrenaliny w, y, w nadnerczach i w całej tej komunikacji między jelitem, wątrobą i mózgiem. To znaczy, że pobudza produkcję kortyzolu i pobudza produkcję adrenaliny w taki sposób, że jak trzeźwiejemy, jesteśmy trzeźwi, a Pijemy regularnie właśnie choćby raz w tygodniu dużo albo regularnie codziennie piwko, to w momencie, gdy nie mamy stanu upojenia alkoholowego, mamy podwyższone poziomy kortyzolu i adrenaliny, przez to dosłownie wchodzimy bardziej w wkurzeni, bardziej porytowani bardziej napięci. A co robi alkohol? Alkohol to niweluje, relaksuje nas. Dosłownie nas relaksuje, nie tylko kulturowo nas relaksuje, jak sobie gdzieś to tam zaprogramowaliśmy z filmów czy czy pop -kultury. On dosłownie nas relaksuje, czyli sprowadza nas do poziomu neutralnego, bo na początku, jak pijemy, e, alkohol przechodzi barierę krew-mózg i pobudza nam masę obszarów, ale pobudza nam e, obszar, gdzie mamy wychwyt serotoniny, pobudza nam te synapsy, one są nadaktywne, to wychwytują jej więcej, to czujemy się lepiej, jesteśmy pobudzeni, przynajmniej przez chwilę. E, jest super, jest górka. No a po czym, jak alkohol schodzi z nas, to te wymęczone synapsy po prostu mają mniejsze, mniejszą aktywność i nasz nastrój jest znacząco obniżony, bardziej depresyjny, przez co mamy dołek mocniejszy, górka dołek, górka dołek, ale gdy robimy to długotrwale, to mamy nie górkę dołek, tylko mamy poziom, nie mamy tak, że mamy plus 5 do nastroju, potem mamy minus 10, potem plus 5, minus 10, tylko mamy. Na początku plus 5, minus 10, ale później w, w dalszej perspektywie regularnego po jednym piwku i tak dalej mamy z minus 10 do minus 1, do minus 10, do minus 1, czyli jakby działa to na nas trochę słabiej, przez co musimy trochę więcej później wypić. I tak to się toczy. Ten, ten system uzależnienia jest dokładnie neutralizacja yy, tego, tej, tej, tej adrenaliny, kortyzolu i i, i, I tej całej bio, biochemii. Ja wiem, nie jestem specjalistą, ale to jest rzecz, którą wyczytałem w badaniach. I tak po prostu funkcjonuje uzależnienie, że wpadamy w górkę, w dół i potem w tym dołku musimy zneutralizować. I najszybszą drogą, żeby, żeby wejść z powrotem na górkę, jest ponownie napicie się. Natomiast wspominałem o tej plastyczności mózgu. Te zmiany w mózgu właśnie. Długotrwałe, z tą regulacją y, impulsywności, regulacją emocji, czy regulacją systemu hamulcowego o którym za sekundkę wspomnę one przy y, regularnym, małym u, przyjęciu alkoholu czy na przykład jedno piwko dziennie, y, czy parę piwek y, co weekend one w długim czasie y, pół roku, rok i tak dalej y, sprawiają, że mamy zmiany, trwałe zmiany w mózgu. Ta neuroplastyczność jest tak, ta, tak mamy te mózgi skonstruowane że, że mózg się nam po prostu zmienia. Do tego stopnia, że nawet jak mamy bardzo silne zmiany pod wpływem traumy, pod wpływem super wielkiego stresu, to potrafimy je przenieść na dzieci, mówi się nawet, są badania na temat genetycznej, genetycznego przechodzenia traum. Dosłownie. Są tak silne, potrafią być zmiany w mózgu, ale przy małym piciu te zmiany są niewielkie i one są na szczęście odwracalne. Po długim czasie, po pół roku, po roku nie picia, te zmiany są w dużym stopniu odwracalne, ale przy dużym. Piciu, trzy piwka dziennie, czy jakieś ostrechlanie co weekend, niestety te zmiany neurodegeneracyjne są trwałe. To robią się nam dziury w mózgu, robią się nam dziury w pamięci, problem z kontrolowaniem emocji, problem z impulsywnością. To są niestety trwałe skutki długotrwałego przyjmowania dużych ilości, znacznych ilości alkoholu. No więc jak działa alkohol? Powiedziałem, że jest rozpuszczalny w wodzie i w tłuszczu, przez co dostaje się do wszystkich komórek. Ale alkohol ety etylowy, ten, który konsumujemy. Jest metabolizowany w wątrobie głównie do aldehydu octowego. Aldehyd octowy to jest główny główny nasz enemy, główny nasz wróg. Aldehyd octowy właśnie powoduje ten, to uczucie upojenia. Aldehyd octowy jest najbardziej niszczycielski w organizmie. E, powoduje po prostu realne zatrucie organizmu. E, innym efektem ubocznym jest też odstan tego metabolizmu. Odstany natomiast i różne tam pochodne związki są traktowane podobnie jak cukry, i w dużej ilości po prostu są odkładane jako rezerwuar energii, e, magazynowane jako tłuszcz. Dlatego właśnie od piwa rośnie brzuch, nie tylko piwo jest tam słodzone, ma, ma różne tam jakieś kaloryczne, e, kaloryczne wkładki. Oprócz tego alkohol po prostu jest, e, służy jako rezerwuar. Rezerwuar energetyczny do, do tłuszczu, ale to nie znaczy, że alkohol jest odżywczy. Wręcz przeciwnie, alkohol wręcz wypłukuje organizm z, z wartości odżywczych, bo alkohol i ten aldehyd octowy, on wybija dobrą florę bakteryjną w jelitach. Przez to jedzenie, które zresztą często towarzyszy alkoholowi, które ma wartości odżywcze, ono nie jest dobrze przyswajane, jest dużo gorzej przyswajane, dużo gorzej trawiona, przez co. Kolejny, kolejna wada, poważna wada alkoholu yy, po prostu obniża wartości odżywcze w naszym organizmie. Przez to ludzie, którzy są już zaamasowaną chorobę alkoholową, po prostu są tak wybiedzeni, że to jest masakra. I, I jeszcze kolejna wada alkoholu jest taka, że jakakolwiek rekonwalescencja jest znacznie utrudniona, bo o, alkohol pobudza też procesy stanu zapalnych w, w organizmie. Więc te wszystkie procesy zdrowotne są nawet w małych ilościach są bardzo, bardzo kłopotliwe. I, i, i utrudniona rekonwalescencja, no to przedłużona, to osłabiony organizm i to wszystko się w organizmie kumuluje. Natomiast ten, ten system hamulcowy, ja, ja o nim w ogóle wspominałem w książce, że są ludzie, którzy mają system hamulcowy dobrze uregulowany i system, który genetycznie mają trochę osłabiony. Jak to polega? To, to znaczy, że coś się wydarzyło, nie wiem, uderzyłem się w stopę, Wywróciłem się, albo coś poważniejszego stało się w życiu w, tu i teraz, w tym momencie. Yy, I mam coś tak, mamy coś takiego w głowie, że mamy dosłownie taki reset funkcji. Zatrzymaj, który mówi nam trochę tak, jakby metaforycznie: zatrzymaj się, zobacz, co się stało, zidentyfikuj, co się wydarzyło i zarać, żeby więcej się to nie powtarzało. Taki mechanizm. Który, który ma nam pomagać trochę w przetrwaniu. No i są ludzie, którzy mają ten mechanizm w właściwym miejscu, ja o tym wspominałem właśnie w książce o prokrastynacji, że jak, jak prokrastynujemy, odwlekamy coś, co jest dla nas kłopotliwe, strasznie uciążliwe, znowu daliśmy ciała i tak dalej, to mamy ten mechanizm mniej zaburzony, zdrowy i wyciągamy konstruktywne refleksje i być może modyfikujemy swoje zachowanie. Natomiast są osoby, które naturalnie, biologicznie mają zaburzony ten mechanizm i to to, to akurat zostało fajnie opisane w polskich badaniach, Dokładnie nad tym, nad tym mechanizmem. No i tutaj mamy kłopot, że są osoby, które już naturalnie mają to zaburzone, a alkohol naturalnie zaburza ten cały mechanizm hamulcowy emocji, hamulcowy refleksji, przez co obniża nam pole działania, przez co wybieramy często bardziej impulsywny odruch, nie zastanawiamy się do końca nad tym, co robimy. Z racji podwyższonych poziomów adrenaliny i kortyzolu w organizmie jesteśmy bardziej w słowie odważni, przez co no, mówimy, co nam ślina na język przyniesie. A z racji tego, że alkohol nie jest środkiem halucynogennym, to to, co mówimy po alkoholu, z reguły jest prawdą. Czasem przesadzoną, ale dalej prawdą. Czyli jeśli ktoś po alkoholu mówi, nie, nie, nie miałem tego na myśli. No, Prawdopodobnie miał na myśli. Być może nie wyrażone w tak wulgarny, ostry sposób, ale to są przemyślenia danej osoby. Znaczy, bo alkohol nie jest halucynogenem. Alkohol osłabia te, te obszary hamulcowe, mamy mniejsze zahamowania emocjonalne, jesteśmy bardziej impulsywni. To wszystko jest po prostu. Pochranione po tym alkoholu, nawet w małych ilościach. I to wszystko gdzieś w tej, całym, tej całej biologicznej, biologicznym problemie prowadzi nas do uzależnienia, czyli z górki wpadamy w dołek. I teraz, jakie są biologiczne też predyktory, tym jak możesz u siebie rozpoznać, że masz nawet tendencję do tego, że że wpadniesz w alkoholizm. To jest bardzo ciekawe. Bo są ludzie, którzy mają wysoką, wysoką odporność na alkohol. Mówi się, że mają Mocną głowę. Problem polega na tym, że właśnie te osoby mają te tendencje do wpadania w alkoholizm. One lepiej trawią, lepiej przechodzi ten metabolizm alkoholu w wątrobie. Tra potrafią trawić większą ilość tego alkoholu, przez co dużo później dochodzi do nich u, taki do takiego poważnego zatrucia alkoholowego i po prostu urwania filmu, tak zwanego, jak to się to określa. Przez co oni dłużej są na tym stanie tej górki, to lepiej go odbierają, ale później mają mocniejszy dołek, bo więcej go mimo wszystko przyjęli. No i, i mają tą, tą większą tendencję, no bo są przecież nacje, są, są całe kultury, które bardzo źle trawią alkohol. Stereotypowo Azjaci, Japończycy na przykład są bardzo szybko zatruci polskim alkoholem, źle się po nim czują. No i oni mają dużo mniejszy problem dzięki temu z alkoholizmem, po prostu kulturowo, siłą rzeczy. Oczywiście, wyczytałem gdzieś kiedyś jakąś teorię. Ktoś mnie może w komentarzach poprawić, bo to akurat mam, mam słabo sprawdzone, że. Ktoś dowodził, że tutaj ludy europejskie, słowiańskie bardzo długo wychowywały się w kulturze pszenicznej, jedli pszenicę, żyto i tak dalej. Dużo lepiej je, dzięki temu trawimy i dużo lepiej trawimy alkohol oparty właśnie na, na, tych, na tych składnikach. Jakaś to hipoteza jest. Natomiast jest dużo faktorów genetycznych lepszego trawienia alkoholu. Na pewno jest dużo bardziej skomplikowane. Ale jeśli masz tak zwaną w cudzysłowie naturalnie twardą głowę, to masz pewne tendencje, tendencje do tego. Natomiast podobnie regularne picie, ono też wytwarzać tą w cudzysłowie mocną głowę, i też jest kolejnym faktorem. Kolejnym faktorem to jest to, że zacząłeś wcześniej pić i wytworzyłeś sobie kulturowe i takie behawioralne nawyki do tego, że. Że alkohol jest skorelowany z dobrą zabawą, ze szczęściem, z rozwojem, z takim uwolnieniem się od, 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 od rodziców, od jakichś obowiązków, presji, stresu i wytworzyłeś sobie właśnie już ten toksyczny mechanizm górka-dół, górka-dół alkoholowy. Tego jest naprawdę bardzo dużo i podsumowując, alkohol obniża nastrój, podwyższa stres, kiedy się nie, nie pije, czyli obniża nastrój, kiedy się nie pije. Podwyższa stres, kiedy się nie pije i wzrasta chęć picia, żeby wrócić do normy. Tak działa ten, ten, ten uzależniający mechanizm alkoholu. No a potem zaczynają się picie ciągami, niewychodzenie z tych ciągów, bo te dołki są tak przykre. No i to zmienia nas przez miesiące, przez lata. Więc jeśli jesteś dorosły i w szczególności jeśli masz dzieci i planujesz pić, to wiedz, że zniszczysz tym dzieciom życie, zepsujesz ich. Zafundujesz im traumy, tylko dlatego, że nie mogłeś oderwać pyska od harnasia. Zwróć na to uwagę, bo to jest bardzo poważne. Ja nie mogę przejść koło tego obojętnie, bo ja doświadczyłem tego e, własno, e, osobiście, na własne oczy e, widziałem, widziałem tego typu dramat. Mam znajomych, którzy borykają się z tym problemem. Widzę, jak się zachowują, widzę, jak to rozkłada ich rodziny, widzę, jak to irytuje wszystkich dookoła, jak ludzie zwracają im uwagi, a oni nie, nie dopuszczają tego do. Do myśli. Ostatnio o swoim alkoholizmie dowiaduje się właśnie sam alkoholik. To jest niestety bardzo smutna prawda. To jest bardzo poważny problem, który wymaga refleksji. Ja ci nie powiem, co masz robić. Mi osobiście zdarza się przy grillu napić się piwa. Ale ja na przykład piję bardzo mało, bo nie widzę w tym żadnej satysfakcji. To nie polepsza jakoś znacząco mojego nastroju. No, potem źle się trochę czuję, tym rozregulowany mam, mam cały metabolizm, no, źle trawię, no, wszystko jest takie, takie sen. Nie ma w tym nic fajnego, ale żeby nie, nie widzieć w alkoholu nic ciekawego, fajnego, rozrywkowego, trzeba się tego oduczyć i można się tego oduczyć. I po to tu jesteśmy. Jesteśmy na podcaście Dobra Zmiana miejscu, w którym zmieniamy się na lepsze, więc można się oduczyć w wlewania w siebie trucizna. Można wlewać w siebie dużo przyjemniejsze rzeczy, czego Ci życzę. Czego... I życzę Ci naprawdę y, dużo lepszych doświadczeń społecznych y, niż o tych, które wspomniałem. No ale mam nadzieję, że przynajmniej zdobyłeś jakieś informacje z tego podcastu. No i słyszymy się w kolejnym. Cześć.